Only you. Cześć wam dzisiaj z Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Ion. Dziś jest dzień bez Dory. W zeszłym tygodniu w ogóle nie było nagrania, bo się nie ogarnęliśmy, nie udało mi się skontaktować z Dory. To znaczy nie udało mi się. Mogłem się spokojnie skontaktować z Dory, tylko miałem taki w swoim realnym życiu, że zamiast się skontaktować na czas, myślałem, że mam jeszcze 2 dni, a to już była środa i wrzucałem na ostatnią chwilę inny filmik. No więc w tym tygodniu siadam sam na Slenderinę. Mam nadzieję, że Dory wakacjuje dzielnie i że wypocznie i że wróci w formie bardzo. A ja, kurde, przez tą suknię widać moje nogi tutaj na ciemnym tle. Dopiero zauważyłem, że na ciemnym tle widać, że ona jest półprzeźroczysta. Jak było jaśniejsze tło, to jakoś to mnie nie kliknęło w głowie. No, a ja spróbuję dzisiaj ambitnie zrobić, może rozbiję to na 2 nagrania, wydaje mi się, że tak zrobię, ale jak widzicie, jestem na 65 poziomie, na samym końcu tego 65 poziomu, mam 100% expa i teraz muszę wykonać specjalną misję, która się nazywa, ile dobrze pamiętam, Lost Memories, która sprawi, że moja postać stanie się High Dave'ą i będę mógł jakby, czy ja właśnie sobie telefon ciśnąłem w gry, chyba tak, że będę bardziej niż mniej, więc pamiętam 5 przez 10, to myśmy robili z Dory na dany derpito, żeby stać się High Dave'ą. Ile dobrze pamiętam, to się wszystko zaczynało od odbierania maila. Muszę sprawdzić pocztę. Ale dlatego mi się tak wydaje, bo jedno z zadań, które mam do zrobienia, które się właśnie nazywa Lost Memories, ma właśnie informację, że muszę sprawdzić swój mailbox i stąd takie skojarzenie, ale mogę się mylić, zaraz to sprawdzimy. I o ile dobrze pamiętam, tu będzie sporo biegania, rozmawiania z ludźmi, a potem będzie kawałek jakiejś misji, w której będę szedł i tłukł się, jeżeli mnie pamięć nie myli, to w takiej trochę może nie cybernetycznej. To mi się kojarzy, nie wiem czemu, z cyberpunkiem, z Shadowrunem, ale taka mega niebiańska biblioteka, coś takiego tam było, chyba, na koniec. To bym zrobił za tydzień. A do tego momentu spróbuję zrobić dzisiaj. Zobaczymy, bo wiem, że Dory nie będzie 2 tygodnie, więc muszę sobie jakoś poradzić sam, niestety. Będzie ciężko, ale trzymajcie kciuki. Dobra, jedziemy. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu Slenderina. Moon, I have sent you a sealed letter concerning an important matter. Kiedy ja to dostałem? 25, czyli dostałem to ładnych parę dni temu, skoro... take all. I co ja mam tutaj zrobić? Użyć tego zapewne, tak? Your time has come, please go directly to Applebine Tavern in Pandemonium. O kurde. Somebody will be waiting for you there. Czeka od 2 tygodni chyba. Albo 2 tygodni. Meet with this person and say I have come to discover my lost destiny, to identify yourself to them. Harry Munin. Nie wiem. Gdzie była ta? To będzie w... Applebound... A, okej, wyświetlam się. No dobra, spoko. Skoro mi się wyświetla, problemu nie ma. Czy ja muszę lecieć tędy? Tak. Wydawało mi się, że będę musiał to znaleźć, ale że ja nie wiem, gdzie tu jest tawerna, bo nigdy nie biegałem po żadnych tawernach. I mam teraz takie poczucie déjà vu skrajnego, tak jakbym mówił te same rzeczy, które mówiłem, jak tutaj z Dory biegłem. Albo po prostu mam uczucie déjà vu. Tak też może być. Wolałbym mieć joie de vivre teraz, ale ten. Applebine Tavern. Ok, to jest to. I powinna mieć questa nad głową, ta, z którą mam gadać, tak? No to żadna z tych. O, jest! Nie dziwię się, że krąży w kółko, skoro czeka na mnie od 2 tygodni. Koniec konwersacji! Czyli co, muszę lecieć do tego, co waruje przy teleporcie. Tamten się Doman nazywał, tak? To lecimy. Speeda mamy jeszcze 3 minutki. Dobrze, muszę pamiętać zarzucać na tą postać wszystkie boosty, bo... A przywołajmy sobie tego od ziemi. Nie wiem dlaczego.
Trudno mi powiedzieć, ale ten od ziemi podoba mi się najbardziej. Jeżeli chodzi o grafikę tych wszystkich tych elementali, to one są fajne. Ten od ognia mi się podoba bardzo, ten od wody trochę mniej od powietrza też mnie nie przekonuje jakoś zbytnio, ale ten od ziemi wygląda mi jak taki. Jeżeli ktoś oglądał Kubo and Two Strings, Kubo i dwie struny, jakoś tak się na polski pewnie nazywała bajka, to była bajka robiona kukiełkowo, to nie była animacja 3D z zeszłego roku chyba, albo nawet z początku tego. I tam był ten żuk samuraj, czy jak to nazwać, nie będę zdradzał nic. To on mi się kojarzy z tym moim tym, nie wiem dlaczego, ale jakby mu dali właśnie jakąś taką katanę, czy jak się nazywa, daikatana? Ta, co jest wielkości tego, co ją trzyma? Daikatana, może coś pomyliłem. Albo na przykład naginatę, czy coś takiego, bo mi się właściwie ten jego kamienny mace nie podoba, ale jakby mu dali jakieś takie bajeranckie coś, to wtedy bym olewał statystyki, jakie ma ta postać, tylko biegałbym ze swoim, nie wiem. Fajnie by mu było dać jakieś imię. Czemu mogę dać jakieś imię? Mogę go jakoś nazwać? Nie, on się nazywa Earth Elemental. On się nazywa Earth Elemental, bo się nazywa, czy tam Elf Spirit. Bo się tak nazywa, ale fajnie by było móc, wiecie, jakieś ozdoby na niego rzucić. Znaczy, zawsze mi tego w grach brakuje. W Guild Warsie 2 też mi tego strasznie brakowało, że na przykład stawiam te turety, grając inżynierem, i wszystkie turety wyglądają tak samo, że nie mogę ich tam dodać, jakieś antenki czy czegoś, nie, jakieś takie śmiechowe rzeczy. Nie, żeby zmieniały statystyki czysto kosmetyczne, tak jak jest z postaciami. No ale, co za dużo, to niezdrowo, nie? Co jest domanie? Lost Memories. I am ready! O, wciąga mnie ten, nie muszę szukać nosry na mapie. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Okej. Super. Troszkę wspomnień mi walnęło po głowie. What's going on? This table was trying to approach the fragment. Seems suspicious. We'll lock up the data for now. Klasyk, co innego mówi, co innego myśli, nie? W tym miejscu, jak się przed chwilą prawdopodobnie wyłączyło na chwilę audio w nagraniu. Uśmiech psychopaty, ja pierdzielę, to postać jest cudna. Jestem z siebie dumny za Slenderina. Jak on się nazywał? Pimp coś tam go Dory nazywała. No, to wracając do tego, co się stało na filmiku. Czemu nie? Aha. To, co się stało na filmiku, to jest Nvidia. Muszę, kurde, dokopać Nvidia, bo Nvidia od paru lat ma problem, że z którymś kolejnym update'em wyskakuje im taki błąd, że próbuje wczytać z nieistniejącego dysku jakieś dane do sterownika czy coś. I macie sobie sterowniki Nvidia, wszystko jest spoko, update'ujecie raz, drugi, trzeci i jedna na 1000 osób ma takie coś, że nagle się pojawia i trzeba wszystko reinstalować i tak dalej. Ostatnio to zrobiłem. Już pozbyłem się tego problemu. I co? I po ostatniej aktualizacji sterowników znowu. I forum Nvidia jest zawalone tym. A oni za każdym razem, przy każdym tym, że naprawiliśmy błąd, którego nie naprawili. I od lat tego nie naprawiają. To jest po prostu absurd. Ale kurde, to jest... Oni są liderem na rynku, nie? To nie jest AMD z Radeonami, które są świetne, nie oszukujmy się, ale jednak są trochę do tyłu za Nvidią. Minimalnie.
A Nvidia jednak sobie jest. To jest tak bzdurny błąd, że. A, dobra. Peregran. Pimp Peregran. Junod. Okej. Memories. Ta. Talk to Konratu. Ja wiedział, gdzie jest Konratu. No tu go nie ma, no to chyba musimy wyjść. Nie uwielbiam te lokacje, one są śliczne. Jest brama i jest ktoś, komu się żółte świeci nad głową i mam 10 klatek animacji na sekundę. I on what the heck! No, 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 zagadajmy z Konratu. Konratu! Tak, to jest to. Agent Peregrine was sent here to protect the tower fragment. Last I heard, he had a request for you. Okay, talk to Asphal Agent Peregrine. Gdzie on będzie? Na lewo od nas? Nie, tam. Główna brama. Aha, okej. Okay. Idzie relatywnie szybko. Spodziewałem się, że to całe bieganie, że wydawało mi się, że będzie więcej biegania i wydawało mi się, że będą jakieś... Poza w tej knajpie, gdzie musiałem dać drugą konkretnie odpowiedź o tym Destiny całym, to wydawało mi się, że jest więcej, ale to może nie ten quest był, że trzeba było poprawnie odpowiadać na zadawane pytania. A może zmienili od tamtego czasu, nie wiem. Było coś takiego i bez Dory wtedy bym nie dał rady. A może to dopiero będzie? Examine Tower Fragment. The Temple Square. Nie poleciałem zbyt daleko. Ja się trochę martwię, bo czy ja mam tutaj w ogóle... Bo Dory pomogła złożyć, znaczy złożyła za mnie sprzęt, który jakieś tam staty ma, na który to jest level 46. No to jak ja się tam ładuję, żeby mnie to tam nie przetłukło. No ale dobra. Bo wydaje mi się, że teraz mnie tam wciągnie. No i znowu, kurde, serio? Za każdym razem jak się filmik będzie odpalał? O tym mówiłem, no dobra. Proszę Państwa, poszło mi troszkę szybciej niż myślałem, ale nie przesadzajmy. Pięknie tu jest. Będę musiał, mogłem wcześniej przekolorować suknię na taki ciemno-niebieski, by tu ekstra wyglądała. Okej, okay. Dobra, proszę Państwa, spróbujmy w tym miejscu zakończyć ten odcinek, a w przyszłym odcinku spróbuję zrobić to za jednym zamachem, może mi się uda. Ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Ale jako, żeby nie było tak, że nic się nie dzieje, to zobaczmy wszystkie fajne rzeczy, jakie nam zbierane tygodniami skrzyneczki dadzą. Co my tu mamy? Mechanerks Normal Treasure Chest. Nie wiem, co to jest, ale obadajmy. A, to też do tych z góry. Teraz to, Help Us Buggy 2. Luna Lighty, wydaje mi się, że to jest bardziej wartościowe niż to drugie. Premium Help Us Reward Bundle. To jest Normal Mana Supply Box, to sobie może zostawię na koniec.
to znaczy na koniec, nie będę tego otwierał, bo tak nie wiem co i jak. 21. Sporo tego będzie. Bardzo sporo tego będzie. Aha. Szaleństwo. Powinienem to otwierać regularnie, chociaż z drugiej strony można tego uzbierać, wiecie, setkę, a potem za jednym zamachem kliknąć, żeby się otwierało i pójść po kawę, nie? To też jest sposób. I to wygląda na to, że nie najgorszy. A, to są te, co się daily składa, raz można. Ja dzisiaj chyba sobie tego jeszcze nie złożyłem, o ile dobrze pamiętam, bo na pewno nie poszedłem na Helpasa, no bo na Helpasa nie ma sensu iść, kiedy mam zablokowanego expa. No i to będzie jeszcze jedna tata. No to zaraz się złoży jeszcze jedną i otworzy tą ostatnią. Haha! Ha. Ha. No dajesz. Tego mi brakuje tutaj z Guild Warsa 2, że jak robicie czegoś więcej, żeby ten pasek zaczął przyspieszać, a później żeby zapierniczał, to jest piękne w Guild Warsie 2 i to jest jedyna rzecz, którą ciule wspominam z tej gry. Czy nie, w tej grze było sporo rzeczy, które mi się podobało, tylko po prostu zaorali to, co dla mnie w grach jest najważniejsze, czyli fabuła, no i wtedy wymienię. Dobra!